Moduł czwarty. W tym module odpowiemy sobie na trzy pytania. Co to jest kultura myślenia w klasie? Jak to wygląda w praktyce i jaka jest w tym wszystkim rola nauczyciela? Zacznijmy od kultury myślenia. Kultura myślenia w klasie to bardzo świadome, usystematyzowane i ustrukturyzowane podejście do procesu edukacyjnego, które oparte jest na kilku istotnych filarach. Pierwszy z tych filarów to rutyny myślowe. Drugi, język myślenia. Trzeci, interakcje. Czwarty, przestrzeń. Piąty, czas. Szósty to oczekiwania. Siódmy, modelowanie. I ósmy, bezpieczeństwo. Jak to wygląda w praktyce? Dokładnie tak, jak widzicie na zdjęciu. Myślący, uczeń, bo kultura myślenia to w klasie to stwarzanie warunków do myślenia. A co za tym idzie? uczenia się każdego dnia, każdemu uczniowi, bez względu na jego lub nasze oczekiwania i możliwości. Kultura myślenia w klasie to bezpieczeństwo psychologiczne, to przestrzeń do dzielenia się swoim myśleniem, to pogłębianie relacji nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń, to aktywne słuchanie, to szukanie zrozumienia i to ciekawość drugiego człowieka, czyli tak naprawdę idealne środowisko edukacyjne. Jaka jest w tym wszystkim rola nauczyciela? Tworzyć warunki.